Dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie dyrektywy dotyczącej ograniczenia nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej z wykorzystaniem przepisów prawa karnego. Article 83 makes it possible for the European Parliament to legislate on a number of issues which are of criminal substance. Rząd polski, państwo polskie popiera cel dyrektywy PIF. Od samego początku popieraliśmy ten cel, bo ściganie przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej to jest ściganie przestępstw na szkodę nas wszystkich, czyli europejskich podatników. Polska w 2013 roku poparła General Approach, w którym opowiedziała się za tym, żeby wyłączyć podatek VAT z zakresu projektowanej dyrektywy. Polska nadal trzyma się tego stanowiska. Poinformuję naszego gościa, jak szczegółowo polski NIK kontroluje sprawę przestępstw związanych z wykorzystywaniem systemu podatkowego VAT, bo ta luka podatkowa jest w Polsce znacząca. This has been a very summarized exchange, which really makes sense. This is a piece of legislation which is needed.